Zapraszamy do Merytwa. Witam Was tutaj, cześć i Tomasz Zanusz. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Zapraszamy do Merytwa na Targówku. Dziś wyjątkowo zaczynamy sobie od komory demontażowej KD18, zlokalizowanej przy stacji metra Totocka. Nie od Metro Brudno, bo Metro Brudno będzie zupełnie inaczej pokazane. Będziecie mieli z niego live. Już dzisiaj, około godziny 17, będziecie mogli zobaczyć na żywo, jak wygląda tam też również budowa. Jeśli chcecie to zobaczyć, macie teraz kart i link w opisie. Kartę dokładnie. I zapraszam Was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że się zobaczymy. Tymczasem nie przedłużając, zobaczmy, jak wygląda budowa tutaj na pozostałych stacjach i obiektach technicznych. Komoda demontażowa, jak widzicie, to już właściwie z komody demontażowej nic nie widać. Jest przygotowanie pod przyszłą ulicę, tutaj aby ponownie wróciła. Tutaj była świeżo po tutaj wybudowaniu stacji metra Trocka wybudowana, teraz będzie odtworzona włącznie ze zjazdami tutaj dla ścieżki rowerowej. Chodnik będzie nowy, a cały plac budowy jest już powoli sprzątany. Jak widzicie, nie mam tutaj żadnych już podkładów, nie mamy też szyn, kabli i innych rzeczy. Jest to po prostu całkowicie usuwane i w najbliższym czasie pewnie będziemy mogli zobaczyć odtworzenie tutaj też i że też również jezdni. Także możliwe, że to już jeden z ostatnich czasów, kiedy widzimy ten obiekt w ogóle w moich filmach. Co nie zmienia faktu, że przy wentylatorni podobnie wygląda sytuacja. Wentylatornia V19, znajdująca się na warszawskim Zaciszu, jak widzicie, ma dosyć ciekawy kształt. Nie jest to kwadrat, nie jest to udysynowski diament, nie jest to takie, no w sumie nie wiem co, taki no, przecięty w pół ośmiokąt, no może tak to byśmy nazwali. No dobrze, dosyć z moim wydziwaniem, przejdźmy do tego, jak wygląda faktycznie budowa. Jak widzicie, ulica już tutaj jest. Całość odtworzenia jezdni na górze mamy, było zamknięcie na jakiś okres czasu. Mamy pomalowane pasy, jest nowy asfalt. Tymczasowy chodnik naokoło placu budowy jest już aktualnie usuwany, nie jest dostępny dla pieszych i są wyjmowane już ostatnie elementy z ekranów akustycznych. Tutaj, które podtrzymywały właśnie teże ściany. Co możemy zobaczyć jeszcze więcej? No przy budynku ostatnie prace trwają, oczywiście wykończeniówka w samym środku. Na dole to trochę więcej jest prac, natomiast na górze, tak jak mówiłem właśnie przed chwilą, nowe ścieżki, jeżeli chodzi o chodniki, drogi, pasy już są namalowane. Także już ostatnie, na ostatniej prostej to jest aktualnie. No i co ważne, tutaj ruch jeszcze nie został całkowicie odtworzony, jeżeli chodzi dla samochodów. Jeszcze to się nie wydarzyło. Teraz wam przeczytam, bo tutaj na znaku w okolicy widziałem napis, iż 24 sierpnia ma zostać otwarta już ta ulica. Czy tak będzie, czy może to będzie wcześniej? Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że w sumie tak, bo tutaj nie widzę jakichś dużych jeszcze utrudnień. Ale dobrze, lecimy dalej. Stacja metra Zacisze, czyli C19. Tutaj ulica jest już oddana do użytku i kiedy wy to oglądacie, ja jeszcze nie zmieniłem tego w OpenStreetMap, więc tam na przykład ulica jest jeszcze zamknięta, ale jak wrócę do domu i będę mieć chwilę czasu, to dodam tą ulicę, że już jest faktycznie otwarta. Co nie zmienia faktu, że jak widzicie, są namalowane to już nowe pasy, nowa jezdnia już jest po całości, nowy asfalt. Ścieżek rowerowych nie ma żadnych, co według mnie bardzo smutne. Chodniki są nowe przejścia dla pieszych, nie są wszędzie przejścia dla pieszych, co też na minus niestety. Jest tutaj, jak widzicie, obiekt windy, ale o tym za chwilę powiem, z wentylatornią tutaj stacyjną i wyjściami ewakuacyjnymi, bo zawsze takie muszą być mimo wszystko gdzieś w środku. No i płoty do tutaj domków i też tych obiektów tutaj w okolicy tutaj się znajdują. Jeszcze nie zostały odtworzone, więc jeszcze są tutaj techniczne, jak widzicie. Dwa miejsca, dwie koperty postojowe dla służb metra są postawione bezpośrednio przy tej windzie, jak i również kolejne wyjście z metra, które jest jeszcze całkowicie zabezpieczone, żeby przypadkiem jakichś przechodzień sobie tędy nie wszedł. Ale jak widzicie tutaj dalej, to proszę bardzo, widzimy już bezpośrednio, że jest wszystko gotowe. Prawie w całości wszystkie tutaj ciągi samochodowe już są otwarte. Tutaj jest jeszcze oczywiście całe zaplecze techniczne tej budowy, tutaj się tutaj znajduje. No i tutaj teraz tak na szybko przelećmy nad całą budową, byście mogli zobaczyć to mniej więcej, jak wygląda. No tutaj dużo nowej zieleni, dużo nowych drzewek zostało posadzone, bo wszystko było tutaj wycięte i nic nie było na okres budowy. No i tutaj jeszcze z ciekawostek właśnie od bezpośrednio tego wejścia jest nowy przystanek autobusowy Metro Zacisze, który jeszcze nie jest postawiony w całości, nie ma jeszcze wiatr i słupków z napisem przystanek autobusowy, ale w najbliższym czasie będzie tam już wszystko wykończone, nowe chodniki tam już są zainstalowane. No ale jak widzicie, proszę bardzo, tutaj
Są kolejne koperty dla metra, bezpośrednio przed jednym z ich głównych wyjść technicznych, nowa winda, ta winda z tego co pamiętam chyba nawet zjeżdża właśnie bezpośrednio na sam dół, na peron, ale nie pamiętam dokładnie, tego wam teraz nie powiem. No i tu jest ten ciekawy element po prostu podniesienia, gdzie na górze są wentylatory i wszystkie urządzenia od metra. No i tutaj drugi obiekt techniczny, wydaje mi się, że on raczej ma tą klatkę schodową, tak raczej jest to. To jest zlokalizowane. Dalej, jak widzicie, kolejne nowe uliczki, oczywiście tutaj wszyscy nie bez wyraźnego pierwszeństwa, czyli zgodnie z kodeksem ruchu drogowego się tutaj przemieszczamy. No i tam dalej była winda. Teraz jeszcze tak z lotu ptaka, byście mogli mniej więcej zaobserwować, jak to wygląda, bo naprawdę ja zawsze lubię patrzeć właśnie w tej perspektywie na wszelkiego rodzaju nowe uliczki i ulice, bo one są jeszcze takie świeże, takie właśnie tutaj ten czarny asfalt, świeże malowanie, to tak bardzo ładnie wygląda. Ogólnie większość ulic tak ładnie wygląda z tej perspektywy, ale jak jest coś świeżego i nowego, to już w ogóle. Tutaj też zwróćcie uwagę, że jeszcze nie zostało wyburzone całkowicie tutaj jeszcze stara część tutaj, objazd przy windzie, ale to jest w najbliższym czasie będzie likwidowany, jak i również tutaj biuro budowy, no bo umówmy się. Budowa jest już na ostatniej prostej, i pewnie będziecie to wszystko przenosić w najbliższym czasie, albo gdzieś bliżej Brudna, albo tutaj do końca jeszcze przetrzyma. Tutaj też tymczasowy wjazd od drugiej strony do tych uliczek jest powoli usuwany. Tam już przejście dla pieszych zostało usunięte. No i to w najbliższym czasie wszystko będzie znikać. Także tak mniej więcej wygląda budowa, jeżeli chodzi o stację metra Zacisze. Pod ziemią oczywiście ostatnie prace wykończeniowe, ale pociągi jeszcze tutaj nie kursują. Dalej mamy wentylatornię V20 z kolejną ładną panoramą Warszawy. Tutaj się znajduje tutaj dalej ponownie na Targówku, ale pośrodku domków na Zaciszu. Tak, to jest smutne, że aż takie dwa obiekty są na Zaciszu, a tylko jedna stacja metra i od tych stacji, od tych właśnie wentylatorni trzeba będzie trochę dojść do najbliższej stacji metra. No ale no cóż, mniejsza z tym, bo tutaj nowy asfalt tu również został wylany, jeszcze nie wszędzie jest faktycznie nowe uliczki, to jeszcze tutaj przy tym prace trwają, tam jeszcze w jednym miejscu, z tego co pamiętam, nawierzchni nowej nie ma, z tego tam jest brukowane to wszystko, więc trochę inaczej. No i co ważne, tutaj widzimy właśnie te nowe chodniki już powoli są odtwarzane, sam budynek był wykończony już mniej więcej w ostatnim filmie, jak tutaj nadawałem to, czyli jakieś 2 miesiące temu, co nie zmienia faktu, że tutaj trwają dalsze prace przy wykończeniu i małej architektury na powierzchni. Mamy po pierwsze tutaj drzewka, które się już widzimy tutaj pojawiają. No i sprzątanie ostateczne placu budowy. Jest tylko jeden z tego co widzę kontener, lekko ogrodzone, ale ruch jeszcze nie został udostępniony. No i dalej mamy stację metra Kondratowicza C20, czyli bezpośrednio stację metra pod ratuszem Targówka. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, iż na tej stacji będzie się znajdować POP, czyli punkt obsługi pasażera ZTM-u, także całkiem przydatne miejsce. Parking tutaj pod ratuszem jest już na ostatniej prostej, jeżeli chodzi o odtwarzanie. A tutaj, no tutaj ciekawostka. Mamy ulicę, która już jest normalnie używana, od weekendu została otwarta, więc spokojnie można się tędy przejechać. Co nie zmienia faktu, że mamy po pierwsze tutaj dwie wiaty, które nie do końca wiemy po co, są aż dwie. Ale co jest ważne, jak widzicie, tutaj jest ta przerwa pomiędzy wyjściem a ulicą. Jest to pozostawione miejsce pod przyszłe środowisko tramwajowe dla tramwaju na Zieloną Białękę. Kiedy powstanie ten tramwaj, tego nie wie nikt. Wiemy, że jest planowane tutaj wtedy jeszcze jedno wyjście na stację metra bezpośrednio na przystanek tramwajowy. Kiedy to powstanie, tego nie wiemy. A co do skrzyżowania, tutaj były głosy, że właśnie mało tak przebudowane zostało w związku z budową metra. Jest to oczywiście powiązane z tym, iż większość tego skrzyżowania jest położona na płycie, która jest po prostu tutaj nad kanałkiem Brudnowskim, jeżeli dobrze pamiętam nazwę, co oznacza, że no, trzeba było wyburzyć i postawić na nowo prawie cały tutaj obiekt, go przebudować, a na to pieniędzy po prostu nie ma i to jest o wiele większa inwestycja, która jest planowana przy budowie tramwaju na Zieloną Białękę, bo wtedy również po prostu będzie musiało to być przebudowane pod kontekstem budowy nowego tutaj torowiska tramwajowego. Jak widzicie, jeszcze napisów wejście do metra Kondratowicza nie ma, ale nie ma tych ohydnych napisów obiekt monitorowany, które są na Brudnie, na szczęście. Znaczy nie na Brudnie, które są na odcinku Bemowskim. Tam takich dużo jest napisów niestety. Tutaj nowy przystanek widzimy, powoli się wyjawia za zatoczką. No i przelećmy się teraz nad całą tej stacją, żebyście mogli mniej więcej to zobaczyć. Zwróćcie uwagę, że po środku ulicy Kondratowicza, czyli tej, co teraz właśnie nam wychodzi na wprost, mamy już zielone.
Mamy pas zieleni, na którym są już drzewka. Ja tylko przypomnę, ten pas zieleni został pozostawiony tutaj oryginalnie na tramwaj, który miał ten dojechać, ale ponieważ powstało metro, to tramwaju nie będzie na ciągu ulicy Konatowicza. Będzie metro, które już jest tutaj, które nawet już jest, jeszcze bez pociągów kursujących, ale jest już metro. Są stacje. No i tak jak właśnie powiedziałem, jest tutaj mnóstwo nowej zieleni, Aleja Tysiąca Drzew, jak oni to nazywają, czyli nowa Konatowicza. Prace przy niej tutaj trwają na całej długości i więcej w sumie z tego całego widoku będę jeszcze opowiadać w przelocie. Nie wiem, czy ja tam będę mówić, czy nie, ale będzie jeszcze film z przelotu nad wszystkimi stacjami jako jeden ciągiem film, bez zbytnio przerywania, dosyć ciekawe. Ale to jeszcze zobaczycie go za parę dni, co nie zmienia faktu, że dzisiaj jak tutaj sobie bezpośrednio lecimy, tak powolutku, na spokojnie, możemy zobaczyć, jak to wygląda wszystko z tejże też również perspektywy. Mamy tutaj dwa wyjścia. Tutaj widzimy też przystanek, miejsce dla Kiss and Ride. Takich miejsc dla Kiss and Ride jest całkiem dużo, czyli cały jedź, także rozwijając ten skrót. Nowe ścieżki rowerowe, asfaltowe i dalej, jak widzimy, jest koniec nowej ulicy, ponieważ tutaj trwają prace ZDM-u, czyli Zarządu Dróg Miejskich, przy budowie właśnie nowej Konatowicza. Z nowymi ścieżkami widokowymi, więcej drzew, nowe miejsca parkingowe i tak dalej, i przy tym prace będą jeszcze trwać w najbliższym czasie. Dobrze, przejdźmy sobie trochę bliżej, żebyśmy mogli lepiej zaobserwować, jak wygląda tutaj faktycznie budowa przy poszczególnych obiektach. No tak jak mówiłem, drzewa pośrodku są już tutaj posadzone, jest ich trochę. Nowa asfaltowa ścieżka rowerowa, nie miałem jeszcze okazji nią się przejechać, ale jak widzimy całkiem ładnie i zacnie wygląda. Znaki, no w teorii moglibyśmy skręcić teraz w lewo, ale jest zamknięte. Przystanek autobusowy, na którym będą kończyć bieg najprawdopodobniej linie autobusowe jadące dalej na Zieloną Białękę. Wyjście jedno, pewnie będzie bardzo obsługiwane tutaj dużo ludzi. Z niego korzystać. Mamy przejście dla pieszych z sygnalizacją świetną i całe skrzyżowanie, na którym już migają światła na żółto, co mogliście zaobserwować. No i dalej tutaj zwężająca się niestety ścieżka rowerowa, ale no trudno. Niech im już będzie. Dalej winda, trochę z tej obiektami technicznymi, wentylatornią stacyjną podpiętą bezpośrednio pod nią, żeby to się połączyło w jeden obiekt. No i kolejne wyjście, tak jak tu przed chwilą widzieliśmy, w kierunku przystanków autobusowych, jak i również w kierunku szpitala Brudnowskiego, do którego również są pociągnięte tutaj dwie windy, które za chwilę jeszcze zobaczymy lepiej z bliska. A z tej strony możecie zobaczyć, jak to wszystko jest blisko ratusza Tadłubek, który właśnie teraz przed nami się prezentuje z flagą Polski na górze, na wprost ekranu, także całkiem ładnie to wszystko tutaj się komponuje w jedną całość. No i naprawdę teraz do ratusza Tadłubek będzie bardzo dobry dojazd szybko metrem, na przykład z ratusza Bemowo, który też ma teraz już swoją stację metra. Idziecie tutaj jedyny napis, metro Konatowicza, który jest już zamontowany. Dalej widzimy tutaj ten podjazd do stacji benzynowej jest pozostawiony. No i widzimy całość tutaj, jak jest wszystko poskładane, czyli mamy asfalt, nowe już znaki nawet się pojawiły, czyli że jest przejazd rowerowy i przejście dla pieszych. Miejsce, tak jak mówiłem, postój Kiss and Ride w tym miejscu. Bardzo dobra lokalizacja, blisko wejścia i windy, więc akurat w dobrych miejscach teraz już ustawiałem te miejscówki. Bardzo dobrze, bo one są przydatne dla osób, które się po prostu przesiadają z samochodów, a dalej jadą. Wyjście tutaj ładne, takie szklane, trochę podniesione, żeby było bliżej od smogu i od pojazdów spalinowych, ale całkiem nieźle od tego całego pyłu z ulicy, ale całkiem właśnie, tak jak powiedziałem, ładnie to wygląda. Drzewka i tutaj jest bardzo ciekawe ujęcie, ta lampa, która za chwilę przyleciała, to ja cudem przeleciałem nad nią, żeby nie było. Ja cudem nad nim przeleciałem. Nie wiem, jakim cudem mi się udało przejść nad nim, ale naprawdę całkiem nieźle. I to jest właśnie ta podwójna winda, tu elevator z studio prezentuje. Całkiem ładne, ale jeszcze ogrodzone, żeby nie wchodzić. No i widzimy tutaj jeszcze elementy nowego chodnika, który chyba jest na dół gdzieś do wciągnięcia. Tak, to jest do poustawiania i poukładania pod ratuszem Targówka, bo tutaj to będzie jeszcze znokalizowane. No i oczywiście klasyczna winda ewakuacyjna po środku ulicy Konatowicza. Dobrze, na koniec wentylatornia V21, bo nie może zabraknąć również i tego obiektu. Jak widzicie, ona się tutaj znajduje bezpośrednio obok Parku Brudnowskiego. No i będzie nam tutaj oddychać metro. Jak widzicie, będzie mogło zaciągnąć bezpośrednio od drzewek z Parku Brudnowskiego, aby wtłoczyć nam świeże i nowe, czyste powietrze do metra. No to tak w dużym skrócie mogę powiedzieć. No i oczywiście tutaj jezdnia nowa jest budowana przez Zarząd Dróg Miejskich i to jeszcze za jakiś czas będzie się dopiero dziać. Także tak to mniej więcej wygląda. Więcej filmu i
to, jak wygląda stacja METR to brudno, możecie zobaczyć w live, o którym mówiłem już wcześniej. Macie do niego link w opisie. Karta była wcześniej, teraz możecie jeszcze ją znaleźć w kartach tego całego filmu. Także ja serdecznie zapraszam na tego live'a. Mniej więcej około godziny 17 zaczynamy i na żywo wam będę opowiadać, jak wygląda ta budowa stacji metra. Także całkiem ciekawie. A jeżeli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tak, tu chyba pierwszy raz skończę na wentylatorni V21 materiał z metra. Zapraszam do metra, ale według mnie całkiem ciekawie. Z filmów jeszcze z metra brudno. Będzie jeszcze jeden film, pomijając live'a, to będzie film z przelotu nad wszystkimi stacjami, lecąc od metro Tocka przez komorę demontażową, wentylatornię V19, Zacisze, wentylatornię V20, metro Kondratowicza, wentylatornia V21 i metro Brudno, ale ten film będzie w najbliższym czasie, może jeszcze w czerwcu, ale kto wie. Tymczasem do zobaczenia dzisiaj około 17 na live'ie. Mam nadzieję, że zobaczymy się w całkiem dużym składzie. No i oczywiście, jeszcze raz bardzo wam dziękuję za to, że jest was tutaj już ponad 5000 osób. Do zobaczenia. Cześć!